To teraz przyjrzyjmy się przygotowaniom do otwarcia centrów pobytowych, czyli miejsc, gdzie będą trenować piłkarze przygotowujący się do rozgrywania meczów między innymi na tym stadionie na Euro 2012. UEFA wyznaczyła 21 takich miejsc, w tym dwa na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu i w Jeleniej Górze. Jak tam wyglądają przygotowania, to sprawdzał Jakub Mielczarek. Stolica Dolnego Śląska, kadry narodowe chce przyciągnąć ekskluzywnym hotelem Monopol i stadionem na ulicy Oporowskiej. Wrocławskie obiekty obejrzeli już m.in. Szwedzi i Norwegowie. Stadion, na którym gra Śląsk Wrocław, przez kilka ostatnich lat zmienił się nie do poznania. Nie ukrywam, że priorytetem w takich centrach jest stan murawy, który jest oceniany na bardzo wysoki. No i oczywiście infrastruktura, czyli sale konferencyjne, stan szatni, a to wszystko jest naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. W Jeleniej Górze na piłkarzy czeka Pałac Wojanów. Zawodnicy będą trenować na stadionie miejskim. Stadionie, który przejdzie modernizację. Remont ma rozpocząć się 5 września. Do przetargu stanęło aż 30 firm. Wykonawca wchodzi na budowy i w zakresie, w którym będzie to konieczne dla treningów drużyn startujących w Euro, stadion będzie gotów. Do tej pory odwiedziły nas 3 drużyny, które robiły wstępną kwalifikację obiektów do wyboru. Powiem szczerze, że byli zachwyceni. Na oficjalnej liście UEFA znalazły się stadiony Wisły i Krakowi Kraków. Mimo że ze stolicy Małopolski do Wrocławia jest ponad 250 km. Na liście zabrakło natomiast Legnicy. Promocję wśród europejskich federacji miasto musi zatem prowadzić na własny koszt. Ostatnio na legnickim stadionie trenowała polska reprezentacja. Przygotowania naszej kadry obserwują również selekcjonerzy innych reprezentacji narodowych. W związku z tym to, że Legnica była miejscem, gdzie właśnie kadra się przygotowywała do meczu z Gruzją, myślę, że to zwróci uwagę. Reprezentacje narodowe będą oglądać centra pobytowe aż do końca roku. Później muszą zgłosić UEFA jedno główne miejsce treningów i dwa rezerwowe. Ostateczne decyzje zostaną potwierdzone po losowaniu grup mistrzostw Europy. Wrocław, Jakub Mielczarek.